Z nami nasi wspaniali prowadzący, pan Wojtek, pani Ola i pani Magda. Witamy bardzo serdecznie. Jak wiadomo, pan Wojtek i pani Magda od dawna prowadzą z nami, prowadzą Kurtynę od bardzo dawna i chciałem się zapytać, czy zamierzacie to robić też w następnych edycjach i może co wam się najbardziej podoba w samym prowadzeniu? Pan Wojtek. Oczywiście potwierdzam, że zamierzamy prowadzić Kurtynę do emerytury, chyba że nas zwolnią. No ale z racji tego, że spełniamy wszystkie wymagania w castingu, to na razie nas tolerują. A co nam się najbardziej podoba? Ta radość i atmosfera, która tworzy ten cały przegląd i świeżość młodych ludzi, którzy co roku nas zasilają, bo co roku przybywają jacyś kolejni. I to jest właśnie, świadczy o wielkości tego dzieła i że to przetrwa, zostanie. Nawet jak my już przestaniemy być konferansjerami. Zresztą Florcia, młody na rybek, proszę spójrzcie. Florciu? Proszę. Florci się bardzo podoba. Postanowiła dołączyć. Zatrudniłam się u państwa. Bo mamy tak, cudowną publiczność, cudownych wykonawców, cudowne miejsce, cudownego gospodarza. Serdecznie zapraszamy naprawdę wszystkich was. Przyjdźcie, zobaczcie, jak cudownie tu mamy. Pani Olu, do pani pytanie. Skąd pomysł na taką kreację nietypową z pani pokojówką, tak jak widzimy? To co panią skłoniło, żeby tutaj takie przebranie na tej kurtynie założyć? Sobie znalazła. W tym roku myślałam, że będę tylko widzem na kurtynie, ale wczoraj powstał pomysł wieczorem. Żeśmy wpadli na pomysł, że może jednak trzeba by zatrudnić służbę. Dokładnie, od wczoraj wieczorem. Dużo pracy jest, dużo, naprawdę dużo jest pracy. Ale jest fantastycznie. I padło na panią Olę. Losowo. I wygląd ma styl. Dobrze się prezentuje. Słuchajcie, pomysł wziął się naprawdę z tego powodu, że jak pamiętacie, w zeszłym roku moja żona z racji wypadku komunikacyjnego musiała odłączyć od składu jury, przepraszam, nie jury, a konferansjerskiego i skorzystaliśmy z pomocy naszej przyjaciółki Agnieszki. I tak się zrodził pomysł, aby to jury było takie wielopostaciowe. I to już w zeszłym roku było tak, że przecież Ola dołączyła do nas jako taka trzecia osoba, zastępowała nas, zastępowała księdza proboszcza. Była przez chwilę proboszczem tej parafii, nieformalnym oczywiście. I tak postanowiliśmy nie zakopywać tego potencjału. I stąd pomysł na Florentynę. Imię wymyślone 5 minut przed dzisiejszym spektaklem. Dziękujemy. Oczywiście bardzo pozdrawiamy panią Agnieszkę, która się tu chowa z tyłu. I ostatnie pytanie tutaj do pani Magdy. Czemu dzisiaj taki mały kapelusz? Wczoraj oglądaliśmy takie piękne, wielkie kapelusze. Czemu dzisiaj postawiła pani na taki mały kapelusik? Postawiłam dzisiaj na taki mały kapelusik, gdyż albowiem wielką głowę mam. I miałam, i to się źle zemściło się na mnie, gdyż albowiem globus mnie dzisiaj dopadł. Jutro postaram się zmienić radykalnie swój wygląd, swoją głowę i serdecznie zapraszam, przyjdźcie zobaczyć, jak będę wyglądać jutro. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie, my też codziennie czekamy na...